Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony. 27 zadanie z matury 2016. Mamy rozwiązać sobie nierówność 2x kwadrat minus 4x większe od 3x kwadrat minus 6x, czyli tak zwany pewniak na maturze, czyli albo równanie, albo nierówność kwadratowa. Praktycznie na każdej maturze się pojawiało. Co my tu możemy zrobić? No oczywiście, żeby to rozwiązać, to przeniosę sobie wszystkie x'y na lewą stronę, czyli odejmę sobie 3x kwadrat i dodam 6x, tak? Żeby te 3x kwadrat minus 6x przenieść na lewo. Czyli mamy tak, 2x kwadrat przepiszę, minus 4x przepiszę, no i to co przenoszę, czyli minus 3x kwadrat plus 6x, no i znak ma być większe 0. Zredukujemy sobie wyrazy podobne, 2x kwadrat minus 3x kwadrat to jest minus x kwadrat, minus 4x plus 6x to jest plus 2x i to jest równe 0. Oczywiście możecie tu policzyć deltę x1 i x2, tylko z racji tego, że tutaj nie ma wyrazu wolnego, to jest to tak zwane nierówność kwadratowa niezupełna, o co chodzi, że można to zrobić szybciej niż liczyć deltę x1 i x2. Ponieważ nie ma wyrazu wolnego, ja mogę sobie spokojnie wyciągnąć x przed nawias. Z minus x kwadrat zostanie mi minus x, z plus 2x zostanie mi plus 2. Tutaj sobie to zamienię miejscami, bo dodawanie jest przemienne, więc mogę zamiast minus x plus 2 napisać 2 minus x. Ok? Sprawdźmy sobie, kiedy teraz to się, kiedy to jest równe 0, czyli wyliczmy sobie miejsca zerowe. Więc albo x równa się 0 lub 2 minus x równa się 0, no i jak dodamy sobie x, to wyjdzie, że x równa się 2. Tak? Albo inaczej, żebyście to jeszcze lepiej widzieli, 2 równa się x, tak? Bo tego x tu przenosiłem. O, dobra. Po co mi te miejsca zadobę? No gdyby to było równanie, to byłby koniec zadania, ale z racji tego, że mamy nierówność, to oczywiście trzeba sobie to jeszcze narysować. Zaznaczymy sobie nasze miejsca zerowe, a więc 0 i 2. Ramiona paraboli skierowane są jak najbardziej w górę, ponieważ tu jest minus x kwadrat, albo tu na koniec patrząc, tu przy x stoi plus, tu przy x stoi minus, więc jakbyśmy to wymnożyli, właśnie by wyszło minus x kwadrat, a więc ramiona są skierowane w dół. Ok, no i my teraz szukamy tak. Oczywiście tutaj nad osią, to tu są dodatnie wartości. Natomiast tu pod osią, czyli tu i tu, są ujemne wartości, tak? Dobra. My szukamy tych większych od zera, czyli szukamy tych niebieskich, tak? Nad osią. To znaczy, że x należy na pewno od zera do 2. Jeszcze pytanie, jakie nawiasy? No ponieważ tu jest tylko samo większe bez równości, to nawiasy są okrągłe. I to jest nasza odpowiedź. I kończę zadanie. Także każdy może się spodziewać, że na maturze będzie równanie lub nierówność kwadratowa. Tu była nierówność, jak widzicie, żadnej filozofii. Oczywiście przez deltę też by wyszło, tylko tu byście policzyli sobie deltę. Wyszłoby wam x1, 0, x2, 2 i też byście musieli to narysować, tak? Tak jest moim zdaniem szybciej, ale przez deltę też się da. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach, a ja zapraszam was na kolejny film. Na razie!